Cześć, witam Was na kanale Wrzos Fishing TV. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, w którym zaprezentuję Wam moje zakupy wędkarskie. Zaczynamy! Przede mną kolejna paczka, którą w dzisiejszym odcinku Wam rozpakuję. No i oczywiście już za chwilę poznacie zawartość tej paczki, która przyleciała do mnie z Dalekiego Wschodu. Kolejne zakupy, które zrobiłem na AliExpress. Ale zanim to nastąpi, ponieważ w momencie, kiedy kręcę ten odcinek, na moim liczniku stuknęło 500 subów. I w tym miejscu chciałbym z całego serca Wam wszystkim, tym, którzy oglądacie, którzy śledzicie mój kanał, podziękować. Bo to tak naprawdę dzięki Wam ten kanał może się rozwijać, bo to Wy tak naprawdę jesteście takim motorem napędowym do tego, abym się jeszcze bardziej starał, aby ten kanał był lepszy, lepszy, jeszcze lepszy. Cały czas się uczę, cały czas stawiam na rozwój. I gdyby nie było Was, nie byłoby tego kanału. Pewnie gdzieś tam w pewnym momencie bym się może zniechęcił, zarzucił to wszystko, ale cały czas taka jest dolewana kropelka po kropelce. Zapowiadałem Wam takie swoje cele na ten rok, na to półrocze, że do końca tego półrocza będzie 1000 subskrypcji. No jestem w połowie drogi, ale jeszcze trochę czasu zostało, także tak mam nadzieję, że jeszcze zbliżę się do tego celu. Bo no liczę troszeczkę na Was, a na to wydarzenie, na te 1000 subów przygotowuję oczywiście niespodziankę. Tak więc oglądajcie mnie dalej, bądźcie ze mną. No i oczywiście po prostu, żeby Was przybywało coraz więcej. Bo to Wy tak naprawdę jesteście siłą napędową tego kanału. Jeszcze raz z tego miejsca ogromne dzięki za te 500 subskrypcji. No i co? To tyle. Zabieram się za rozpakowywanie tej paczuchy. Biorę nożyk i zabieramy się. Słuchajcie, spróbujemy dostać się do tej paczki. Jak widzicie, zapakowana przyzwoicie. Nie ma żadnych uszkodzeń. No patrzymy, co jest w środku. Znaczy ja Wam powiem tak, ja wiem, co jest w środku. Także za chwilę się przekonacie. Dobra. Powiem Wam, już nie mogę się doczekać tak naprawdę tej zawartości. Dokładnie, słuchajcie, wszystko już jest na wierzchu. Są to jak najbardziej przynęty gumowe, ponieważ mamy maj, połowę maja. Za chwilę można powiedzieć, bo już dużymi krokami zbliża się czerwiec, otwarcie sezonu sandaczowego, dlatego postanowiłem troszeczkę zaopatrzyć się w gumy sandaczowe. No i będziemy testowali je oczywiście nad wodą. Mam nadzieję, że będę mógł się wynikami, oczywiście rybami złowionymi na te gumy, Wam pochwalić, tak? Także śledźcie mój kanał. No i patrzymy. Tak jak widzicie, mamy tu gumy.
które no swoim wyglądem no przypominają gumy japońskiego producenta, tak, Avaruna. Mam tutaj oryginalną, także zrobimy też takie porównanie i jakościowe, no wizualne, naprawdę wyglądają bardzo dobrze. No słuchajcie, no fajnie zapakowane z nazwą tutaj producenta. No i słuchajcie, sprawdźmy jak to wygląda, jak to w ogóle, jaka to będzie guma w dotyku. Powiem tak. Jeżeli chodzi tutaj o te takie, nie wiem, cechy takie organoleptyczne, nazwijmy to tak, w dotyku, powiem wam, że bardzo, bardzo zbliżone. Zobaczcie, ugięcie tutaj ogonka. No jakość wykonania, wezmę tutaj dla porównania taką większą tą większą Avarunę, powiem wam, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jakość jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, jeśli chodzi o dotyk. Nawet bym powiedział, jeśli chodzi o twardość, no to zbliżona, powiem wam. Popatrzcie. Słuchajcie, naprawdę guma robi bardzo dobre wrażenie. Jakościowo bardzo dobre. Zobaczymy. Tutaj porównamy sobie tutaj długość. Ta nawet powiedzmy ta podobna guma jest troszeczkę, bym powiedział, nie wiem czy będzie dłuższa, one się troszeczkę różniły, tak, będzie troszkę dłuższa. Nie wiem czy to będzie, o. Jest, czyli ta chińska guma jest troszeczkę dłuższa, one się różniły rozmiarami. One miały inną troszeczkę tą rozmiarówkę jak te oryginały, ale jeśli chodzi, słuchajcie, o jakość gumy w dotyku, powiem wam, naprawdę nie czuć różnicy. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Zobaczcie, jak się też ten pięknie tutaj ogonek ugina. Także podejrzewam, że na pewno będzie bardzo dobrze pracował. Tak więc, jeżeli chodzi tutaj o podobieństwo, no to prawie, powiem tak, no niemalże identyczne. Podejrzewam, gdybym kupił to gdzieś w innym miejscu, być może mógłbym się nie poznać, że nie jest to oryginalny produkt. Tak więc w mojej ocenie na pierwszy tutaj, na takie moje pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zobaczymy teraz kolejną tą paczkę, mniejsze gumy. No wybrałem, jeżeli chodzi o kolorystykę tych gum, no jest tam naprawdę dużo, dużo tych kolorów. Tutaj producent no ma dosyć bogatą gamę kolorystyczną, ale słuchajcie, te kolory mimo to różnią się od oryginalnych kolorów Avaruny, czyli paleta kolorów w Avarunie na pewno jest inna i tych kolorów, które mam, na przykład coś takiego, nie znajdziecie tutaj w palecie tych kolorów, tak więc te moje zakupy mają bardziej taki charakter uzupełniający, poszerzający paletę kolorów tu w moim arsenale. Jeśli chodzi o wykonanie i jakość tej gumy, na tym etapie jak najbardziej zasłużony duży plus.
jeśli chodzi tu o wykonanie. Zobaczmy te mniejsze gumy. Jeśli chodzi o te mniejsze, zaraz sobie też przyłożę tutaj do gum. Zresztą kupowałem takie troszeczkę z myślą o Konku. Zobaczymy. Jest troszeczkę mniejsza, jeżeli chodzi o grubość. Nie wiem, czy będę miał w swoim zestawie coś podobnego. Chyba mam. Już zobaczymy teraz. Tak, jest troszeczkę dłuższa. Mówię, rozmiarami się one troszeczkę różnią. Rozmiarami się różnią. Ta podobna grubościowo, powiem wam, niewielka różnica tych mniejszych gumek. Niewielka różnica, prawie że nie widać. Ale wydaje mi się, że delikatnie ta jest jakby nieco szczuplejsza, ta chińska. Zobaczymy teraz tutaj, jak one gumy. Delikatnie tutaj wydaje mi się jakby miększa, ta chińska jest troszeczkę miększa guma. Nawet widać to, słuchajcie, po ugięciu ogonka. Także tu jest troszeczkę miększy materiał. Ta jest taka troszkę mięsista bardziej. W tych dużych. No, delikatnie mam wrażenie, że są to naprawdę delikatnie miększe gumy. Te właśnie, te nie japońskie, te chińskie, tak? Ale słuchajcie, mimo to jakość naprawdę bardzo dobra, wykonania. Jeśli chodzi o sam wygląd, można się naprawdę pomylić. Tak więc tutaj mamy te duże, te małe. No i kolory, jak widzicie, zamówiłem sobie, jeśli chodzi o Awarunę, jeszcze tu mam taki kolor. Taka jakaś, jakiś odcień niebieskiego. Słuchajcie, fajnie zapakowane. Jeśli chodzi o zapakowanie, naprawdę bardzo to wszystko przyzwoicie wygląda. Cena gum tych chińskich, słuchajcie, to jest kolejny plus, wiadomo. Jest to dziś różnica na gumie około złoty 50, także myślę, że przy większych zakupach robi to różnicę. Tutaj taki niebieski z jakimś takim tu brokatem. Bardzo, bardzo przyzwoite gumy, jakość naprawdę bardzo dobra. Mam wrażenie, że jest to mimo to troszeczkę, chociaż słuchajcie, powiem wam, naprawdę trudno wyczuć różnicę, jeśli chodzi tutaj w dotyku. Tak więc stosunek ceny jakości na bardzo, bardzo duży plus. Kolejny raz uważam, że dokonałem bardzo dobrych zakupów. Zobaczmy jeszcze inne kolory, jakie tutaj mam. Tu mam taki ciemniejszy, słuchajcie, już czuję, że tutaj będą się wieszać na to fajne ryby. I okoń tym nie pogardzi i myślę, że sandaczyk też tym nie pogardzi. No trochę żałuję, że nie zaopatrzyłem się w większe te gumy, ale mam ich kilka w arsenale, bardzo łownych kolorów i Awaruna Made in Japan i oczywiście, słuchajcie, ten Meredith Made in China. Bardzo, bardzo fajne gumy. Tak więc kolejny bardzo fajny zakup na AliExpress. Słuchajcie, mam tutaj kolejne gumy, kilka paczek kolejnego modelu, który tutaj sobie zamówiłem w kilku wariantach kolorystycznych. Rozmiarowo raczej są to
takie same gumy, będą różniły się tylko kolorami. Oczywiście gumy, które można powiedzieć, które jakby stanowią zamiennik gum znanego Wam japońskiego producenta Kaitecha, tak? Jest to odpowiednik Easy Shinera dokładnie. Mam tu akurat pod ręką Easy Shinery oryginalne. Wezmę sobie tylko tu jakiś taki, powiedzmy, zbliżony, chociaż wielkością tu nie mam tych odpowiednich do tego, ale dobra, weźmiemy. Słuchajcie, mam tutaj Easy Shiner Made in China, no i oczywiście Made in Japan. Pierwsze takie istotne różnice, oczywiście kolorystyka, jak w przypadku Avarun, jest też inna jak tutaj Easy Shinera Kaitecha. To tak, jeśli chodzi o paletę kolorów. Natomiast jeśli chodzi tutaj o pierwszą taką istotną różnicę, ci co używają Kaitecha wiedzą, że Easy Shiner, akurat mam tylko ten model w swoim arsenale, jest jakby nasączony jakimś zapachem. Nie ten zapach przypomina, no zapach oczywiście rybi tran. I myślę, że jest to tu jakiś taki chyba punkt istotny, który sprawia, że ta guma jest naprawdę bardzo łowna i dawała mi naprawdę bardzo dobre rezultaty, szczególnie jesienią, jeśli chodzi o sandacze. Natomiast tutaj ta guma, ten zamiennik, no niestety tej cechy nie ma, nie jest nasączony, po prostu gumeczka. Jeśli chodzi teraz o zapach tych gum, no akurat trudno mi porównać do oryginalnego zapachu tutaj tego, nie wiem, silikonu, tego materiału, z którego jest Kaitech zrobiony, ponieważ pachnie tym tranem. Natomiast jeśli chodzi tu o gumkę, to ten zamiennik, naprawdę nie jest to jakiś zapach, po prostu zapach takiego, nie wiem, silikonu, gumki, nie jest jakiś taki, bym powiedział, drażniący zapach. Także jeśli chodzi o to, jest naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi teraz o drugi taki punkt, to twardość gumy, powiem Wam szczerze, bardzo podobna. Bardzo podobna, naprawdę trudno mi to wyczuć. Jak widzicie, ogonki naprawdę bardzo oba dobrze wyglądają, wyginają się, także myślę, że będzie bardzo fajnie pracować. Budową, no powiem Wam, no naprawdę można by było się pomylić, gdyby właśnie brak tego zapachu, tak, dodatkowego, tego wabika. Bo tak, wykonanie gumy naprawdę bardzo dobre. No i oczywiście tutaj również różnica w cenie dość znacząca, co przy tej ilości, a mam tych gum tutaj 7, jest tu około 40 gum, naprawdę przy tej ilości robi to różnicę. Tak więc gumy, jakość wykonania na plus, stosunek również tutaj ceny do jakości też na bardzo duży plus w przypadku tych gum. No i zobaczcie, jakie tu mam kolorki, pokażę Wam. Tu mam coś takiego, jakaś taka perła z przyciemnianym grzbietem. Tutaj taki jaskrawy kolor, no zobaczymy, co będzie w tym sezonie na niego biło, no jakie będą wyniki, tak? Także bardzo, bardzo fajne gumy. Mówię, nie są niczym nasączane, tak więc to jest ta tylko różnica. Kolejny taki ciekawy kolor. Myślę, że mam nadzieję, że się rybom spodoba. Tu
tutaj coś takiego z brokatem. Tu coś takiego z brokatem. Też bardzo ciekawy kolorek. Mam nadzieję, że okaże się łowny. No i perła, myślę, klasyka, standard tutaj, jeśli chodzi o sandacza. Tak więc kilka, myślę, bardzo fajnych gum, kolorów, którymi będę próbował między innymi również oczywiście coś zwojować. No i też w międzyczasie też pojawią się okonie. To przetestuję, słuchajcie, sobie taki kolorek pod okonka. Myślę, że tutaj coś na to również się uwiesi. Zobaczymy. Oglądajcie kanał, a na pewno zobaczycie, jeśli tylko coś uda mi się na to złowić, na pewno wam pokażę i oczywiście pokażę wam przynętę, na którą daną rybę złowiłem. Tak na zakończenie kilka słów podsumowania. Jak zauważyliście, jeśli chodzi naprawdę o wykonanie tych gum, praktycznie no, można byłoby się pomylić, gdybyśmy nie mieli na przykład, tak jak w przypadku awaruny, nie miałbym tutaj oryginału. Tak więc jeśli chodzi o tą awarunę, jakość wykonania naprawdę bardzo dobra. Mam nadzieję, że będzie równie bardzo dobra, jeśli chodzi o oczywiście wyniki nad wodą. Tak więc no, nie omieszkam po prostu podzielić się z wami tym wszystkim. Wykonanie gum bardzo dobre, twardość gum, no tutaj przy tych dużych mam takie lekkie takie wrażenie, że ta awaruna oryginalna jest troszeczkę twardsza. Natomiast jeśli chodzi tutaj o ten wizualny wygląd, jeśli chodzi o zapach, porównywalny, tak więc nie śmierdzą te gumy. Ja mówię tą taką chińszczyzną, chińską taką gumą, nie wiem, takim asfaltem. Naprawdę produkt bardzo dobry. Różnice na pewno są w rozmiarach i w kolorach. Tak więc na pewno nie znajdziecie tutaj w palecie kolorów Meredita, nie znajdziecie oryginalnych kolorów z Awaruny Made in Japan. Jeśli chodzi o Easy Kitecha, bardzo tylko jedna istotna różnica to ta, że chiński Easy Kitech nie jest niczym nasączony, a myślę, że jest to taki szczególny punkt, który sprawia, że Easy Shiner jest naprawdę bardzo łowną gumą i jest to guma, która dała mi bardzo dobre wyniki ubiegłej jesieni, jeśli chodzi o sandacze. I również zawiesił się sum. Możecie to oczywiście zobaczyć w chyba ostatnim odcinku z listopada z moich sandaczowych połowów. Jeśli chodzi o wykonanie, tak naprawdę nie widać jakichś istotnych różnic. Jeśli chodzi o warunki tutaj, te organo takie leptyczne, jakichś takich tutaj różnic w twardości gumy, powiem wam, nie wyczuwam. Tak więc poza tym jednym szczegółem, gumy naprawdę bardzo fajne, bardzo ładne. No i tutaj stosunek ceny do jakości to oczywiście na bardzo duży plus, co przy większych zakupach oczywiście, słuchajcie, czyni naprawdę dużą, dużą różnicę. Najważniejsza sprawa, którą oceniam również na bardzo, bardzo duży plus, tutaj pewne 5 gwiazdek, to oczywiście termin dostawy, przesyłka dotarła od dnia zamówienia do mnie w ciągu 10 dni. Naprawdę bardzo dobry wynik. Tak więc widać, że sprzedawca podchodzi rzeczowo i profesjonalnie no, do swojego fachu.
Tak więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście link do sklepu, w którym zakupiłem te gumy, znajdziecie w opisie. Jeśli się podobało, to oczywiście słuchajcie, dawajcie łapki w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby po prostu nie ominęło Was coś naprawdę fajnego. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Dzięki wielkie za to, że byliście i jesteście ze mną. I jeszcze raz dzięki wielkie za te 500 subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. You're the